Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za tak liczne przybycie. Nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone jest programowi Komitetu Razem dla Przyszłości. Jak Państwo zapewne już wiedzą, będę kandydował, będę się ubiegał o urząd burmistrza Suchedniowa. W tych wyborach, które nas czekają 21 listopada. No, żeby przedstawić mieszkańcom naszego miasta, naszej gminy, w jakim kierunku chciałbym, aby ta gmina podążała przez najbliższe 4 lata, przygotowaliśmy program naszego komitetu, który koncentruje się generalnie na dwóch aspektach. Przede wszystkim na ludziach i na otoczeniu, w którym funkcjonujemy. Program ma 5 punktów. Pierwszym z tych punktów jest przedsiębiorczość i generalnie rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy. Według mnie jest to najistotniejszy element całego programu, ponieważ bez tego nie możemy budować chodniki, możemy budować inne rzeczy, natomiast nie możemy dopuścić do tego, żeby potem chodzili bezrobotni. Ja, proszę Państwa, pracując w Kielcach, mając taki szerszy ogląd sytuacji, wiem, że w innych samorządach funkcjonują programy, które wspierają przedsiębiorczość, wspierają stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy, że w innych samorządach przy urzędach gmin funkcjonują komórki organizacyjne, które pomagają przedsiębiorcom w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych. U nas takiej komórki brakuje. I ja chciałem tę komórkę stworzyć w naszym, chciałem, aby została stworzona taka komórka w naszym urzędzie gminy w Suchedniowie. No niestety nie było ku temu klimatu. Ja rozumiem to w ten sposób, że pieniążki, którymi dysponuje gmina, samorząd, środki publiczne, one pochodzą przede wszystkim od przedsiębiorców, od tych pieniędzy, które wypracują ludzie. Część z tych pieniędzy wraca do budżetu. Są to udziały w podatkach. Im więcej będzie przedsiębiorców, im więcej będzie przychodów z tego tytułu, tym bardziej też gmina Suchedniów jako samorząd będzie zyskiwać. A te pieniądze możemy z powodzeniem reinwestować później właśnie w tą infrastrukturę. Nie ma tutaj generalnie recepty na to, że wprost, nagle, z dnia na dzień sytuacja się poprawi, ale stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, ono zaowocuje już za parę lat. Kolejnym punktem programu są inwestycje. Na pewno Państwo zauważyli, że przez ostatnich kilka lat w Suchedniowie troszeczkę, można tak powiedzieć kolokwialnie, drgnęło coś w inwestycjach. To drgnięcie jest spowodowane środkami unijnymi, które gmina Suchedniów w ostatnich 4 latach pozyskała ponad 10-krotnie więcej niż to było w latach poprzednich. Są to duże inwestycje. Gmina na chwilę obecną jest zadłużona gdzieś na mniej więcej na poziomie 50%. Ale to było niezbędne, aby te inwestycje mogły być realizowane. Ponieważ tak jak z budową domu, nie zawsze można budować dom za swoje pieniądze, czasami trzeba wziąć kredyt. Tak samo i tutaj. Ponieważ te pieniążki, one są dostępne tylko w pewnych okresach czasu, nie można było tej szansy przespać. I przed nami teraz dokończenie tych dużych inwestycji. Mamy jeszcze w zanadrzu jest złożony wniosek o przebudowę parku miejskiego wraz z odmuleniem zalewu. Jak on w tej chwili oczekuje na dofinansowanie, ja mam nadzieję, że to dofinansowanie się znajdzie. Jest to ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. I pod koniec przyszłej kadencji będziemy musieli bardzo mocno się przygotować pod kolejne środki unijne, które będą dostępne tak fizycznie, ja szacuję, około 2015 roku. Będziemy tutaj musieli wejść już z gotowymi projektami po to, abyśmy nie przespali tej szansy, bo największe szanse na środki są na początku. Później wszyscy zaczynają się o nie dochodzić.
Tak jak powiedziałem, widać w tej chwili inwestycje w Suchedniowie, ale to jeszcze jest, to wszystko jest za mało. No, jak nie jest Suchedniów, to Państwo doskonale sami widzą. Ja mam nadzieję, że dzięki tym inwestycjom wizerunek Suchedniowa generalnie się poprawi. Kolejnym punktem naszego programu jest porządek. Nazwany tutaj tak, nasz wizerunek. Nie wiem, czy tutaj trzeba się bardzo rozwodzić na temat tego punktu, ale no mnie osobiście się bardzo nie podoba wygląd naszego miasta. Ja jako radny często byłem przeciwny przyjmowaniu informacji o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, ponieważ według mnie ta gmina wygląda, no nie wygląda dobrze, już tak mogę powiedzieć. To, co się stało z zalewem Suchedniowskim, jest po prostu niedopuszczalne. My jako Stowarzyszenie Suchedniowska Korporacja Samorządowa, której też jestem członkiem, interweniowaliśmy w tej sprawie między innymi do Kielc, do Urzędu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Niestety to efektu żadnego nie przyniosło. No ale generalnie, jeżeli sami nie zadbamy o to miejsce, w którym na co dzień funkcjonujemy, no to po prostu będziemy żyli. Ja mam dużo takich sygnałów od znajomych, od kolegów, od ludzi, którzy mnie odwiedzają, że naprawdę dzisiaj jak się pojeździ po świecie, to mało jest takich miejsc, które są tak zaniedbane. No wystarczy chociażby pojechać do Bozentyna, zobaczyć, jak wygląda tamto miasto, prawda? A tutaj według mnie tutaj nie trzeba naprawdę jakichś dużych środków czy dużych nakładów. Tutaj wystarczy dobra organizacja i to miasto naprawdę może całkiem inaczej wygląda. Dalej chciałem się skoncentrować generalnie na nas jako społeczności lokalnej. Żyjąc tutaj w Suchedniowie, no każdy z nas, ja tutaj jak patrzę po sali, niektóre osoby znam, wiem, że działają w różnego rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach, czyli na co dzień poświęcają się temu co lubią. I generalnie dzisiaj żyjemy w takich czasach, że działalność taka pozarządowa, czyli stowarzyszeniowa, różnego typu organizacje społeczne, one są tak jakby duszą tego społeczeństwa. I w wielu samorządach gminy wspierają takie organizacje, wspierają je zarówno w działalności takiej organizacyjnej, jak i wspierają ich w pozyskiwaniu środków. Bo takie organizacje też mogą pozyskiwać środki finansowe na różnego rodzaju działalność. U nas tak naprawdę, jak tak się przyjrzeć, ta działalność stowarzyszeń jest bardzo ograniczona z tego powodu, że nie ma dostępu, dobrego dostępu do informacji, nie ma dobrego dostępu do wiedzy i tym ludziom nikt nie pomaga. To są pasjonaci, to są ludzie, którzy się, tak jak mówię, chcą się w jakiś sposób realizować, natomiast im trzeba pomóc. Ja, proszę Państwa, mam kolegę, który jest wójtem gminy Bieliny. Być może Państwo czytali niejednokrotnie w prasie, że gmina Bieliny przoduje pod względem pozyskiwania środków finansowych właśnie na tego typu działalność ludzi, którzy funkcjonują w gminie. A ten człowiek zrobił bardzo prostą rzecz. To, co mówiłem już przy okazji przedsiębiorczości, przy urzędzie stworzył zespół ludzi, których jedynym zadaniem jest zbieranie informacji, przekazywanie tych informacji organizacjom pozarządowym i pomoc im, tym organizacjom w pozyskiwaniu pieniędzy. I tak gmina Bieliny jest w tym momencie liderem województwa świętokrzyskiego w tym zakresie. Dlatego ja też będę chciał tutaj, aby wspierać taką działalność, aby jak najwięcej tych środków zewnętrznych do Suchedniowa spływało nie tylko do gminy samej sobie, ale też do tych różnych organizacji, które u nas działają. Ostatni punkt naszego programu to jest zarządzanie samorządem. Ja, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, mam okazję przyglądać się pracy różnych samorządów i chciałbym, aby tutaj nasz samorząd suchedniowski, on zaczął tak bardziej prężnie działać. Ja wiem, że w tym momencie, ja już takie słyszałem rzeczy, że ludzie się boją w urzędzie, że jak wygram wybory, to zacznę wszystkich z urzędu zwalniać.
przyjdzie mi odwołać wszystkich z gminy. Proszę Państwa, to tak nie jest. Ja sam jestem pracownikiem samorządowym. Ja przeszedłem już dwie zmiany władzy i nigdy tak nie było, że zmiana władzy powoduje podrywanie się wszystkich ludzi w urzędzie. Oczywiście, kto chce pracować, zawsze będzie mógł pracować. Jeżeli ktoś nie chce pracować, to po prostu jego sprawa. Natomiast ja chciałbym tutaj przenieść na ten grunt lokalny Suchedniowski te doświadczenia, które ja mam z Kielc. Są to doświadczenia dotyczące systemów motywacyjnych, pracowników, szkoleń, czyli tych wszystkich elementów, które powodują to, że ludziom się chce pracować. Ja w tym momencie jestem też pracownikiem samorządowym i jestem z tego dumny, że pracuję w Urzędzie Marszałkowskim. Wiem, że można wiele robić i można być z tej pracy zadowolonym i można, a ludzi, którzy przychodzą do urzędu, można traktować na równi sobie, nie wynosząc się i pomagać ludziom załatwiać różnego rodzaju sprawy. Ja już tak kiedyś powiedziałem, że to wygląda tak jak statek, a statek płynie tam, gdzie chce kapitan. Jeżeli kapitan prowadzi statek w złym kierunku, no to nie ma się co, nie ma co się przyglądać załodze, że ona się pracuje, prawda? Jeżeli kapitan jest sprawiedliwie wymagający, to wtedy załoga też potrafi pracować. Ja bym chciał, żeby ten samorząd Suchedniowski był dla nas, dla mieszkańców, żeby był otwarty, żeby prasa więcej nie opisywała takich sytuacji, jakie miały miejsce, że mieszkaniec Suchedniowa jest tak jakby niechcianym gościem w urzędzie gminy. To tyle na temat programu. Są to oczywiście kierunki, w których będę chciał podążać. Aby to zrealizować, będzie potrzebny szereg różnych działań. W tym momencie byłoby takie troszeczkę nieodpowiedzialne mówienie o jakichś konkretach, bo w tym momencie, ja tak powiem, może Państwu się to nie spodoba, bo wiem, że Panu się nie spodobało to, co napisałem na blogu, że w tym momencie no, każdy, komu zależy na wydaniu wyborów, no to obieca wszystko, co się chce, prawda? Natomiast to są, tak jak mówię, to są kierunki, w jakim będę chciał podążać i w jaki będę chciał, żeby to miasto się zmieniło. Oczywiście no nie jestem w tym osamotniony, ponieważ wspiera mnie tutaj bardzo dużo osób.